kolejna okazja, aby sosnowiczanie przełamali złą passę w meczach z JKH GKS-em Jastrzębie. Dominik Kania, dobry wieczór Państwu. Stadion zimowy w Sosnowcu i mecz Zagłębia z JKH GKS-em Jastrzębie. Krążek już w grze, a ja szybciutko przedstawię składy obydwu zespołów. 18 Radosław Sawicki, kolejna interwencja Radziszewskiego po tym strzale spod niebieskiej. Drużyna JKH przejęła inicjatywę teraz w tercji Zagłębia. I teraz kontra gości. Martin Kasperlik wjeżdża do tercji 3-1. Ładnie zagrana ta akcja. Zabrakło precyzji, dokładności decyzji o strzale. Był teraz przed bramką Bernacki. Jeszcze poprawka. Krążek nie znajduje drogi do bramki Jastrzębia, ale teraz znajduje ją właśnie w tym momencie. Był tam Nikita Bucenko przed bramką. 4 minuta, 34 sekunda. Drużyna Zagłębia przeniosła grę do tercji rywala, tak aby można było zmienić. Rozpędza się Jarosz, ładnie zszedł do środka. Jarosz z zewnętrzną częścią łopatki. Zagłębia Sosnowiec, pochodzący z sportowej rodziny. O tym za chwilę, bo teraz Urbanowicz zatrzymany chyba przez Rafała Radziszewskiego. Jeszcze jest Maciej Urbanowicz, zagranie przed pole bramkowe. Chciał szybciutko tam znaleźć obrońcy strzału Michałowskiego. Ale ofiarna teraz interwencja przed polem bramkowym. Kim długo właściwie stał w miejscu. Teraz Jas, ależ sobie nawinął rywala. Radziszewski świetnie parkanem odbił ten strzał po lodzie Łotysza. Tyczyński założy zamek, drużyna Zagłębia i jest 2-0. Dominik Nachunko z podniebieskiej, asystował mu Damian Tyczyński na pewno i chyba w tej sytuacji także. Nikita Bucenko, to byłby drugi punkt tego zawodnika. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, co się dzieje w Sosnowcu. Kilkadziesiąt sekund po bramce numer 2 mamy trafienie na 3-0. Niesamowite. Drużyna JKH GKS-u Jastrzębie w bardzo trudnej sytuacji. Rafał Radziszewski, Matej Cunik, ale złe to zagranie. Nie zauważył, że zmiany dokonywał jego kolega Urbanowicz. Objechał bramkę Maciej Urbanowicz, wykłada partnerowi i to jest strzał dający pierwszą bramkę drużynie JKH GKS-u Jastrzębie. Przed nami druga część tego spotkania. Ta rozpoczęła się właśnie teraz. Garszyn przejął w tercji neutralnej po złym podaniu Jasa. Ładnie wjechał, zakończył strzałem, ale dobra interwencja Dawida Marka, który przy 11 celnych strzałach w pierwszej tercji skapitulował 3 razy. Z Finlandii, który ostatni dołączył do drużyny JKH GKS-u Jastrzębie, teraz myli się w znakomitej sytuacji Josafow. Strzelenie gola, zagranie przed bramkę, Bernacki przegrywa pojedynek z Dawidem Markiem, ale cała akcja po tym przejęciu w tercji przeciwnika, palce liza. Jest tam Andrzej Stojek, ale odpuścił atak na rywala. Poszedł mu w sukurs Adam Jaskulski. Zagranie przed bramkę Sikora. Jak to nie wpadło? Wrzutka na bramkę. Strącenie, ale krążek mija słupek bramki Rafała Radziszewskiego. Gdzie jest guma? Guma jest pod rękawicą Rafała Radziszewskiego. No tam próbował Auvinen za wszelką cenę trafić kijem krążek. 45 sekund do końca obustronnej kary. Rafał Radziszewski zatrzymuje uderzenie dobitka. Niecelna, no ależ zamieszanie teraz opanował kijem Nachunko. Zauważył to Radziszewski. Nachunkę, ale podał za plecy. Dobrze teraz wygląda atak JKH GKS-u Jastrzębie. Josafow zatrzymany bez reakcji sędziów, choć rozłożone ręce Roberta Kalabera w geście protestu. Nie było tam zagrania przed bramkę, ale teraz Jas Radziszewski. No, przed pustą bramką frunął ten krążek, ale nikt nie dołożył kija. A teraz wracający do gry Stoklasa. Mało brakowało, a znalazłby się w sytuacji
jeden na jeden z Dawidem Markiem, jeśli chodzi o strzały celne, które zmuszały bramkarzy do interwencji, no to już ta różnica tak znaczna nie jest. 23 strzały celne JKH GKS-u Jastrzębie, 16 uderzeń celnych w światło bramki drużyny Zagłębia Sosnowiec. Za bramkę przeciwnika, aby jego zespół mógł dokonać zmian. Uderzenie z ostrego kąta, Rafał Radziszewski na posterunku i będzie mu tam Michał Działo musiał ładnie podziękować po całym spotkaniu. Teraz Sawicki na bramkę Radziszewskiego, niepewnie Radzik, ale ostatecznie skutecznie. Nie tylko w polu bramkowym, choć teraz przejęcie Salamon. Długo to trwa zagranie i nie trafia Adam Jaskulski. Kałuża nie decydując się na strzał. 30 sekund pozostało jeszcze tej kary 5-3. Marek Kałuża. Niedokładnie do Oriechina. Danił Oriechin. Kałuża wypalił po lodzie, ale obok bramki. Danił Oriechin przejął. 20 sekund do powrotu Marisa Jasa. Bernacki w dobrej pozycji. Jeszcze tam na lodzie Dawid Marek. Klasą wróci za chwilę Kostek. Garszyn ładnie przełożył. Kto dopadnie do krążka? Na Hunko zablokowany. Sawicki przy bandzie. Jarosz do środka. Wróbel. Strzał po lodzie. Odbił Radziszewski. Jeszcze tam próbował dobitki napastnik JKH GKS-u. I drodzy Państwo, 3-2, a więc JKH GKS Jastrzębie na 2 minuty 47 sekund przed końcem trzeciej tercji strzela bramkę kontaktową, a to oznacza, że będziemy mieli w Sosnowcu emocje. Jarosz jeszcze raz, lepszy na buliku od Nachunki. Górny wrzuca na bramkę Radziszewskiego, łapie golkiper Zagłębia. Zacięta walka na bandzie i teraz krążek wystrzelony, ale delikatnie. Tak, aby nie było uwolnienia. Przejęcie w tercji neutralnej i nie ma gola. Centymetry dzieliły od czwartego trafienia zespół Zagłębia Sosnowiec. Kozłowski ukradł trochę sekund. Mija ten czas tak cenny dla gospodarzy. Jeszcze odbił Radziszewski i rozbrzmiała syrena końcowa. Zagłębie Sosnowiec ogrywa lidera polskiej hokej ligi. Zadecydował świetny początek, zadecydowała pierwsza tercja. Przypomnę, Nikita Bucenko, Dominik Nachunko w przewadze oraz Kamil Harouszek. Później gol w pierwszej tercji Artema Josafofa. Także ten zawodnik trafił w tercji trzeciej, ale dzisiaj JKH GKS Jastrzębie strzeliło o jedną bramkę od przeciwnika mniej. To oznacza, że JKH GKS Jastrzębie przegrywa drugie ligowe spotkanie z rzędu.